I had a dream, we were sipping whiskey knee, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Dzień doberek, nowy dzionek. Jesteśmy w parku miniatur w Kowarach. Zobacz jaka sowa. Siemaneczko. Prawdziwy park miniatur Dolnego Śląska, trochę mamy śniegu jeszcze. Zamek Friedland. Tam nawet na nim jest. Gdzie on jest Friedland? Pokażcie na mapie. Zamek Friedland. Zwiedzamy razem po drodze. Dzisiaj ponad 60 obiektów. Skala każdego to 1 do 25, czyli też wszystko znacznie mniejsze, przez co szczegóły. Naprawdę będzie można tutaj obejrzeć sobie z bliska. W oryginale to bardzo często jest bardzo dużym wyzwaniem. Krzeszów niedaleko, po drodze do Wałbrzycha. To jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów na terenie całej Europy, budowany w XVIII wieku, a budową zajmują się cystersi zakon, któremu zajmuje to nieco ponad 7 lat. Bachusz jest po środku i na drugim planie kościół Najświętszej Marii Panny. Z tej trójki najcenniejsza będzie karczma, ona jest po prostu najstarsza. No, budynek pochodzi z XVII wieku, ale działa wtedy zupełnie inaczej niż obecnie. W XVII wieku do 12 w południu tam jest sąd, po południu mamy już miejską gospodę. Natomiast pomnica to też niedaleko naszych Kowar, bezpośrednio kilka kilometrów w stronę Jeleniej Góry. I to pięknie wyremontowane schronisko. Oczywiście jak w każdym podróży zatrzymać się na noc się można, przy tym zwłaszcza w takim wysokoturystycznym sezonie, jak będzie wakacyjnym, namawiam na wcześniejszą rezerwację. Te schroniska zaczynają działać tak jak górskie hotele. Spod Samotnik do kolejnego. Proces akademicki jest około pół godziny. Strzecha to jest jedna z najstarszych i największych w Karkonoszach chat. W finale to na pewno największa atrakcja tego typu. Zwiedzanie zaczynamy tam od prawej strony. Żółte budynki, niegdyś pomieszczenie dla służby, teraz hotel, restauracja, sklepy z pamiątkami. Zwiedza się już tak naprawdę tą część różową, barokową całą i jedno piętro starego kamiennego zamku też obejrzymy. To na razie wszystko, reszta po prostu w trakcie remontu. Zamek jest w ciągłym remoncie, szczerze mówiąc, bo największe jego problemy, i mam nadzieję, że to już dawno za nim, to II wojna światowa, kiedy dojdzie do konfiskacji. Trzecia Rzesza odbierze zamek rodzinie Hochbergów, w rękach których był praktycznie od początku XVI wieku, kiedy go kupili. Już po dzień dzisiejszy naprawdę dobrej kondycji, ale to może być zasługa tego, że on jest ciągle w rękach prywatnych. Tak jest od końca II wojny światowej. Pałac Rodu von Magnus, właściwie najdłuższy na Dolnym Śląsku. Ponad 100 metrów długości w oryginale, nieco ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Pałac jest wielki. Przed wojną w rękach jednej z najbogatszych rodzin. Magnusowie niedaleko od Włoszkowa w Nowej Rudzie mają własną prywatną kopalnię. Wracamy teraz do Jeleniej Góry, ulica Marii Konopnickiej. Jest jedną z najstarszych ulic w mieście. Jest to też brama Wojanowska, która ma tu jakby podwójne znaczenie. Po historii miasta i parku miniatur. Brama Wojanowska to jest jedna z trzech bram, które kiedyś stały na straży miasta. Jest to jedyna brama zachowana do dnia dzisiejszego. Wersja taka przestrzenna wersja. Przyjdziemy teraz do środka. Wow. Zobacz, pan maluje. Teraz tutaj z lewej strony macie Państwo poddankę po raz kolejny Śnieżkę. Zobaczycie, on trochę ją troszeczkę inną. Co mówisz? Że tym kaczkom zimno nie. Nie jest im zimno tym kaczkom. Park miniatur. Piękne miejsce. Dużo detali, szczegółów. Tu jest zamek Czocha. Chcemy go jechać zobaczyć na żywo? No. 60 km. Skoro. Na nocne zwiedzanie. Że tam są jakieś 18 miejsc odkrytych, coś pan mówił? To jest odkryte? Że jest 18, taka biblioteka, jest 18 miejsc odkrytych. Tak. I jeszcze jedzą jak... Leda w lewo. Resztę? Na Śnieżkę idziemy. Tylko... Pałac w Bobrowie. Szwajcarka, to jest schronisko. O, kotek. Schronisko Szwajcarka.
Siemaneczko. Jesteśmy w Kowarach. Przed chwilą się coś wydarzyło. Jakby pan mówi, że było to i wjechał w to było to. Poszedł z bokiem, jakby chciał driftować i w auto walnął. I rozwalił Audicę A4 na belgijskich numerach, prawie bym w nas przywalił. Tu wrzucimy zaraz zdjęcie. A dokładnie. No. A ciepło się zaczyna od głowy, a od nóg się zaczyna zimno. No. Mamy kamienia. Zobaczymy, jaki jest gruby lód. Szyszka, tam są dwie szyszki gdzieś i szyszki nie przybiły. Zobaczymy kamień. Dawaj. Nie przebiło. Weź. Witam Was w moim pomieszczeniu małym. Właśnie dużo. Tu mamy takie drzwiczki, o, siedzenie. Tu mamy drugie siedzenie, tu mamy trzecie, czwarte, piąte, szóste. I tyle tych siedzeń. No. Próbujemy zamknąć drzwi, to się nie da. Ale fajnie jakbyśmy zamknęli, bo tutaj jest takie coś. Jakby tym zamknąć o to, to wtedy by było fajnie. No. Wyszedłem z mojej małej jaskini. Idziemy, teraz musimy jechać na podróż, tak więc siadamy za kierownicę. Tu mamy kierownicę, siadamy za nią. Żeby tą kamerę, dobra. Jedziemy. Ciężko się to kieruje. Witam Was w moim vlogu. Dzisiaj ha! Polecam! Hello! Pozdrowienia. Dobra, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Witam Państwa przed wejściem do kopalni Podgórze. Stoję przed stroną Niewypaszcza. Jest to główne wejście do Podgórza i główna strona transportowa w kopalni. Ja jestem Marcin, no i macie Państwo takiego odpocznego pasa, żeby rynkiem podróżować 3 tygodnie najbliższym. Zanim pójdziemy dalej, to sprawy organizacyjne. Po pierwsze, te lampy, które macie, to będzie nasze podstawowe źródło światła podziemne. Również jedyna kowalska kopalnia, w której wydobywany był tylko jeden surowiec. Ruda uranu. Rodzącej w skałach ponad 33 km wyrobić główny pisztolet. Naprawdę, godliwość opromieniowania dosyć długo nikt się w ogóle nie przejmował, a pierwsze, szersze badania pod tym kątem zaczęto prowadzić dopiero w drugiej połowie lat 50. Prawda, wcześniej wielokrotnie zauważano, że z tym promieniowaniem coś tam jest nie tak. Nikt tematu nie zgłębiał, nikogo to zbytnio nie zajmowało. Uranem, jako uranem, nikt się nie interesował już przed wojną.
rozpoczęli budowę broni nuklearnej. A masz tu na szczęście, ten program nie do końca się im powiódł. Chociaż to właśnie z Niemiec, również wojska radzieckie się dowiedziały, że w Kowarach jest ruda uranu. Ponieważ w tamtych latach w Związku Radzieckim jeszcze nie znano bogatych złóż uranowych na Syberii, w Kazachstanie czy na Ukrainie, więc Sowieci, nie mogąc strategicznego surowca kupić od zachodnich mocarstw, zainwestowali ogromne ilości pieniędzy w jego poszukiwanie i wydobycie w Polsce, Czechosłowacji, Bułgarii, NRD czy też miasto. Święta Barbara. Gdyby jednak górnik miał pod ziemią na zawsze pozostać, to wtedy do barwórki się odniósł szybką i bezbolesną śmierć. Jest to bowiem patronka ciężkiej pracy, szybkiej, nagłej, ale za to dobrej śmierci. Kontraktu. Prace były prowadzone przez kolejne lata i były to naprawdę szeroko zakrojone, gdyż w tym celu zdołano sprawować dosyć dokładnie całe Sudety, częściowo Góry Świętokrzyskiej, nawet część Karpat. Uraz znaleziony został w Polsce w 150 miejscach. Wydobywano go na większą skalę w kilkunastu, a skalę dużą. Proszę Państwa, niedobitki po grupie 50-osobowej, która wchodziła tutaj 3 tygodnie temu. I muszę Was teraz zasmucić, to jest ostatni na dzień dzisiejszy z kopalni. Wyjście. Miłego do zwiedzania. Nie ma, to się... bo 19 poziomu nikt nie osiągnął, a ten 13 śmiertelny był zalany, nie? Na 12 to. No to też nie da rady, nie? Chyba, że... to powoli tu po prostu nie było górników, bo tych niemieckich większości powiesiedlano od razu, Polscy nie napływali, więc przez jakiś czas rudę uranu wydobywali również żołnierze. Z batalionów pracy, wojskowych batalionów górniczych, zwanych batalionami kułaków. Dzisiaj bardzo słusznie tych ludzi uważamy za więźniów politycznych, no bo tak się z nimi miała ta sytuacja wtedy. Ale co ciekawe, w świetle obecnych przepisów oni nie byli więźniami. Oficjalnie byli żołnierzami służby zasadniczej albo zastępczej. Niemcy wydobyli w Kowarach około 70 ton najbogatszej rudy uranu. Z tych 70 ton produkowano zentralnie cel 5 gram obrady. Po wojnie też eksploatowano bardzo bogatą rudę uranową, bardzo bogatą. O średniej jego zawartości, uwaga, 0,2%. 2 kilo czystego metalu na tonę skał. No również dobrze tych. Bez pomiaru promieniowania to my do tego nie stwierdzimy. Bo przy rudzie 0,2% minerały czy są w naszych skałach rozproszone. Rudy uranu w Sudetach należą do tzw. złóż polimetalicznych pochodzenia hydrotermalnego. Czyli pojawiły się na tym terenie pomiędzy 250 a 300 milionów lat temu około na skutek działalności gorących procesów roztworów hydrotermalnych, które się przemieszczały w górę skorupy ziemskiej, wytrącając po drodze rudy, metali i minerały, które ze sobą niosą. Na przykład w Kowarach ruda najczęściej towarzyszy rudzie żelaza. O tu na przodzie mamy rudę żelaza, słuchajcie. W tym kamyczku niepozornym jest sporo tej najbogatszej, magnetytu. Zobaczcie, mam tutaj kontarkę z magnesem, weźmy. Tutaj przy użyciu hamulca. Ty dobre, nie? Hamulca magnesy przyciąga. Gdzieś jakiś taki? Nie chcesz, nie? Jak nie? Nie dobre. Tu hematyt czerwony, druga co wartości dla żelaza. Hematyt może być taki bardziej brunatny. Zielona chryzokola z miedzianki. Rudawe zielonowiskie złoże rudy urany z związku miedzi. Nawet widać tutaj troszkę miedzi rodzime się ładnie błyszczy tutaj. Fluorek wapnia też jest ciekawym minerałem. Może być przezroczysty, żółty, różowy, zielony, niebieski, fioletowy, nawet czarny. Te zielone fluoryty, które tu widzicie, i fioletowe, które stoją na kalcytach, pochodzą z Kowar, ze sztolni numer 7 w kowarskiej kopalni drzewa. Taka sztolnia fluorydowa powstała się w XIX wieku, ale jak ktoś nie eksploruje takich obiektów, to raczej nie polecam samodzielnej wizyty, bo stamtąd można nie wrócić. Taki pomarańczowo-różowy kolor świecenia, w ogóle jest z kolei mangan. Tak nam ładnie świeci manganokalcyt. Ten w głębi duży jest akurat przywieziony z Rumunii, jednak w kopalni pod górze manganokalcyt też występuje, zobaczcie. Z kolei niebieski kolor, jak świecą fluoryty, powoduje euro, pierwiastek należący do lantanowców. Słuchajcie, tutaj te skały są czerwone. To hematyt, ruda żelaza, druga co do wartości. Hematyt, kiedy ma stałą pozycję krystaliczną, to jest taki srebrzysto-szary, czarny, wręcz podobny jak latarka, podobny ma kolor. Robi się z niego ozdoby, na przykład pierścionki, jakieś zabieżki tam są w sprzedaży. Ale kiedy hematyt zgroszkujemy, przybiera kolor krwi. Dlatego kiedyś nazywano poprawnikiem, jak mówię, jest używany w koparni. Robi się z niego ochrę, jest farba potrzebna z hematyty.
A tutaj kwarc, czyli dwutlenek krzemu, krzemionka, swojego skał. Kwarc jednak występuje też w szeregu czystych odmian. Najczęściej spotykamy taki biały, u nas też go w tonie jest pełno, zauważycie na pewno, tak zwany kwarc mleczny. Kwarcem jest przezroczysty kryształ górski, najczystsza forma kwarcu. Jest w nim też fioletowy ametyst, który bardzo swoją zawdzięcza domieszką związku żelaza przeciwkrystalicznym i promieniowaniu. No szkło to też kwarc. Na związku kwarcowego się przecież wytapia. A ponieważ jesteśmy w kopalni czego? Najważniejszy kopalny? U. Taka planeta jest też U. No my jesteśmy tutaj, w czerwieni 19. Wejście obok, widzieliście, wspominałem zresztą budowy w czerwieni 19. Gdyby coś się stało i tędy byśmy przypadkiem nie mogli wyjść, z kopalni będzie to nasza droga ewakuacyjna. Szczelnie jest drożna, a przejście nią dam, musimy Państwo spokojnie na słowo uwierzyć. Byłem tam tuż przed świętami. Wtedy jeszcze była, co nie? Ale zwiedzenie było trochę bardziej ekstremalne i byśmy weszli w mokrych butach i poważnie ubłoceni. Szczelnia 17 na poziomie plus 80, 16 na plus 110 i poszukiwawcza szczelnia 18 już się nie łączące zresztą wyrobić z naszej kopalni. Góra Sulica i kopalnia liczy rzepa na jej dwóch przeciwległych zboczach. Liczy rzepie, bo rano wydobywano tutaj, w niskiej kopalni fluorytu. W szczelniach 7, 8 oraz w szybie numer 2. Z 7 te fluoryty, które wam pokazywałem tam wcześniej, pochodzą. W szczelni 9 i 9a, gdzie jest druga z podziemnych tras turystycznych, pochodzi nieco późniejsza historia. Proszę Państwa, stoimy przed częścią, zaznaczam częścią zaledwie, największej w Polsce kolejki szkoły ranowego. Tutaj jest zgromadzony ze 200 eksponatów na tej ekspozycji i większość są to zabytki. Szczerze mówiąc, to nawet nie chcę wiedzieć, ile to wszystko razem może być warte. Jak widzicie, z tego szkła robiono przeróżne rzeczy. Losze do lamp, talerze, filiżanki, kieliszki, dzbanki, nie wiem, wazony, zabawy, ozdoby, różańce nawet. Niebieska karta. A tutaj mamy sprzęt ratunkowy, apteczki, jakieś nosze, aparat W70 stosowany przez ratowników górniczych oraz sprzęt ochrony przeciwchemicznej. Dlatego nie lubię tej ekspozycji. Od razu mi się przysposobienie obronne przypomina. Jak biegałem w takim ostatnim słoniku kółka po boisku w czerwcu, nie? Tam co 27 stopni na zewnątrz. Zasłaniajcie, tylko zgaście całkowicie. A, do widzenia. Albo nie, żeby nie pana aparatu, byśmy nic nie widzieli. Była absolutna ciemność. W tej części szczelni mamy głównie uranospin, ale w kopalni po górze występują też inne wtórniaki. A mianowicie Kalanopa, Nautuni, Torbernit, Libigi, Trzechingery, Heinrichit, Rabajacyt, Nowaczeki 2. Czyli w fluorescencji widzimy nie tylko dzięki wtórni minerałów uranowych, ale też dzięki bakteriom, które się nimi żywią, bo istnieją bakterie żywiące się związkami uranu i jeden czy dwa gatunki również w naszej kopalni występują. Uwaga na głowę, bo już w części kopalni, gdzie były kaladory ironowe. Ale my nie zwiedzamy, byliśmy pomyślenie płetwonówką. Nie wchodzimy. Proszę Państwa, radon nam zasadniczo szkodzi, bo to jest gaz promieniotwórczy. On się wydziela ze skały dwóch kopalnianych, a dokładnie izotop naturalny radonu o symbolu RN222, który się w połowie rozpada niecałe 4 doby. Idziemy w prawo. Głowa. Chodź. A tutaj szyb numer 2, najgłębsze podziemne rozgrywisko w Polsce. Chociaż on nie jest wcale głęboki ten szyb. Tylko 244 metry głębokości. Tutaj pobito rekord głębokości podziemnego nurkowania naszego kraju i w tej chwili wynosi on 176 metrów. Dzięki tym wielogodzinnym ekstremalnym nurkowaniom mamy ciekawe eksponaty. Polety znaleźli wagonika górniczego, bomba RDS-1. Pierwsza radziecka bomba atomowa, prawdopodobnie wykonana też po części skowackiego uranu. Jak widzicie, przez zaledwie parę lat nam się ta kolekcja całkiem nieźle już urosła. Jestem. Zdjęcie. No i jedziemy, się zbieramy. Było fajnie i niefajnie. To się od razu skończyło. Ale jedziemy tędy kolą. Nie, nie. Zawracamy.
Dzisiaj nam się udało dojechać do Sandra Spa w Karpaczu. Wczoraj już było późno. Idziemy sobie tutaj na basen i zobaczymy, który lepszy, w Gołębiewskim czy tutaj w Sandra Spa. Papa. 30 stopni, w jacuzzi 35. Tak to wygląda, prawie podobnie. Mamy fale, basen pływacki, brodzik, żyrafę, jacuzzi. I co? Tripping on skies and water.
Pod mgłym morem. What if we start to drive? What if we close our eyes? Speeding through red lights into paradise. Cause we got no time for getting old. What if body time is old? What's the feelings? Here we go. When the lights start flashing like the photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My use is yours, tripping on skies and waterfalls. My use is yours, run away now, we're forever. My use is yours, the truth to light of my soul. Na zewnątrz jest plac zabaw. Zakamy palcą tutaj. Rozjeżdżalnie. Tam jechałem.